Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, jest przygotowanie typu zawartości, dzięki której będziemy dodawać wpisy do naszego bloga. I żeby włączyć wpisy w blogu, wejdźcie do strony ze swoimi modułami, czyli budowa witryny, moduły. Tu jest na razie dużo tych modułów, nie patrzcie na nie. I włączcie moduł blog. I on doda nam nowy typ zawartości, jakim jest wpis w blogu. Oczywiście nie musicie dodawać wpisy w blogu właśnie tym rodzajem zawartości. Możecie stworzyć swój rodzaj zawartości. No ja pokażę na przykładzie tego właśnie. Dobra, jeżeli odpaliliście ten moduł, zachowaliście konfigurację, wejdźcie w zarządzanie zawartością, rodzaje zawartości. I powinniście mieć trzy rodzaje zawartości. Standardowe Page History oraz nowy, który włączyliście modułem Blog, wpis w blogu. No, edytujcie ten rodzaj zawartości. No, jak widać, można tu zmieniać różne opcje. Ustawienia formularza dodawania zawartości. Etykieta tytułu, etykieta pola treść. Możecie zmienić ją na przykład na opis czy na cokolwiek innego. Jeżeli byście skasowali całkowicie tą etykietę, to po prostu pole wpisywania treści by nie występowało. Byłoby sam tytuł oraz inne wskazane przez Was. Cechy rodzaju zawartości. Prezentowany na stronie głównej i będziecie mieli zaznaczone także do publikacji. Oznaczcie to. Będzie to potrzebne do tego, jak będziecie dodawali wpis do bloga i na przykład go nie skończycie i zapiszecie, to on nie będzie publikowany jeszcze na stronie głównej, tylko będzie dostępny przez, powiedzmy, panel zarządzanie wpisami. Jeżeli uznacie, że już jest dokończony, to stamtąd będziecie mogli go opublikować i on ukaże się na stronie głównej jako najnowszy post. Meta tags, nie macie tego jeszcze, to o tym będzie troszkę później. Ustawienia odpowiedzi. Standardowo przeglądanie, dodawanie, najpierw najstarsze, domyślna kolejność. Liczba komentarzy na stronie, można to zmniejszyć na przykład do 30, żeby to nie bałaganiło. No oraz inne ustawienia, można na przykład pozwolić anonimowym użytkownikom pozostawiać dane kontaktowe, tak jak na przykład adres strony internetowej. I po wszystkim zachowujemy rodzaj zawartości. Ok, przejdźmy z powrotem do edycji. I mamy tutaj jeszcze dwie zakładki, Manage Fields oraz Display Fields. Manage Fields, czyli zarządzanie polami. I w tym miejscu można dodawać wszystkie dodatkowe pola, jakie chcemy dodać do zawartości. W naszym przypadku będzie to film z YouTube. I tu widzicie, już jest dodane takie jedno pole. I jak dodać takie pole? Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to przejść do strony z modułami. Na początku tego wpisu napisałem listę modułów, które są do ściągnięcia i do zainstalowania. I w jednym z tych modułów był moduł mField. Teraz wejdźcie na stronę ze swoimi modułami. OK, moduł mField jest częścią modułu CCK, który też zainstalowaliście, mam nadzieję. O, i tutaj jest właśnie moduł, ten mField, czyli embedded audio field, embedded image field, embedded media field. Zaznaczcie też możliwość tworzenia miniaturek, embedded video field, no oraz inne. Możecie zaznaczyć wszystkie. I po wszystkim zapiszcie konfigurację. No
OK, teraz przejdźcie z powrotem do tego rodzaju zawartości. Rodzaj zawartości, edit, wpis w blogu. Zakładka Manage Fields. I teraz, jeżeli uruchomiliście moduł, o którym było przed chwilą, czyli mFields, jeżeli będziecie tworzyć nowe pole, dodajecie je tutaj. Nazwę je Film 2, bo już mam, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Select a field type i wybieracie MDET Video. Tutaj nie wybieracie nic, bo jest tylko jedna. Zachowujecie i od razu powinno przejść Wam do konfiguracji tego pola. Jak widać, możecie tu zaznaczyć Provider Supported, czyli z jakich serwisów chcecie mieć możliwość dodawania wideo. Wideo dodajecie poprzez wklejenie linku bezpośrednio do tego filmu. No ja mam zaznaczone, powiedzmy, Blip TV, MySpace, Vimeo oraz YouTube. Tutaj możecie zaznaczyć możliwość dodania swojej miniaturki, a nie tworzonej bezpośrednio z filmu. Alternatywny tekst do tej miniaturki. Video Display Settings, czyli wielkość ekranu wyświetlanego filmu. Standardowo jest 425x350. Chcecie większe czy mniejsze, to możecie zmieniać. Możecie zaznaczyć, że też jest autoodtwarzanie. Ja mam to wyłączone, bo to czasami przeszkadza. Video Preview Settings, czyli wideo w podglądzie. Takie same rozmiary. Oraz rozmiary miniaturki, czyli thumbnaila 120x90. To jest właśnie ta miniaturka, którą widzicie na wpisach na stronie głównej. I to są najważniejsze ustawienia i po wszystkim zachowujecie pole. No mam dwa, to jedno usunę. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Przechodzicie do zarządzaj zawartością, dodaj zawartość, wpis w blogu. Jak widzicie, mamy możliwość dodania tytułu, możliwość dodania tagów, o których będzie za chwileczkę, treści oraz pole film, w którym dodajemy link do YouTube'a. Dobra, to dodajmy, powiedzmy, przykładowy. Jak to będzie wyglądało? O, to jest akurat film, teledysk Natural Dread Killers Rasiści. No nie wiem, przykładowo. Widać, kiedyś to wpisywałem. Jak widzisz, informacje unpublished, czyli jest nieopublikowany. I gdzie możesz sprawdzić te wszystkie swoje dodane wpisy? W zarządzaniu zawartością. Zawartość. Jest tutaj ten najnowszy wpis ze statusem nieopublikowany. Chcesz go opublikować? Przechodzisz do edycji. Opcje publikacji. Do publikacji. I zachowujesz. I w tym momencie film pojawia się, wpis pojawia się na górze listy.